Dzień dobry, witamy Państwa w ten piękny wiosenny dzień, chociaż za oknem jeszcze te temperatury, ale uwaga, uwaga, zaczynamy dzisiaj troszeczkę inaczej. Panie, panowie, komunikat dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, pana Krzysztofa Zygmy. Dzień dobry, kłaniam się nisko, dzień dobry jeszcze raz. Komunikat specjalny. Punkt pierwszy. W Urzędzie Miasta jest przygotowywany przetarg na remont piwnic oraz stropu sali, w której była kawiarnia. Nie możemy doczekać się. Naleśniki jeszcze nam pachną, prawda, pani Olu? Ba. Punkt drugi. Zakończenie remontu sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury planowane jest do 31 sierpnia bieżącego roku. Przedłużające się postępowanie przetargowe nie ma wpływu na zmianę terminu zakończenia prac. Oczywiście odpowiadam na liczne pytania. Remont sali widowiskowej już rozpoczęty. Oczywiście w trakcie remontu, szczególnie w obecnych trudnych czasach, wszystko jest możliwe, ale póki co trzymamy się ustalonego terminu. 31 sierpnia bieżącego roku. I przenosimy się troszkę na górę z naszą działalnością, bo to nie jest tak, że remont i my zasypiamy, kończymy pracę, zamykamy drzwi, idziemy do domu. Nie. Absolutnie nie. Punkt trzeci. A, jeszcze punkt trzeci. Punkt trzeci właśnie odnośnie tego, co pani przed chwilą powiedziała. Zajęcia grup działających w Miejskim Domu Kultury w Radomsku zgodnie z harmonogramem odbywać się będą w naszej placówce do końca maja bieżącego roku. Oczywiście w razie konieczności, no bo przecież remont się zaczyna, istnieje możliwość przeniesienia zajęć do innych placówek działających na terenie naszego miasta. Rozmawiamy z placówkami, ale mówię, że jeżeli będzie taka konieczność, to wtedy zajęcia będą przeniesione. Cena zajęć do końca sezonu pozostaje bez zmian. Czyli wszystko zgodnie z planem, ale... Tak bardzo ale, oficjalnie zrobiło tak, się na początku tak, naszego programu. Tak, żeby nie było tak bardzo oficjalnie, to oprócz zajęć oczywiście zapraszamy Państwa do nas, bo teraz oblężenie będzie przeżywała nasza sala kameralna, sala taneczna. Tam organizowane będą wszelkie działania, na które serdecznie Państwa zapraszamy. O niektórych dziś powiemy. Przypominamy, że deadline, dzwonek dzwoni, ostatni moment na to, żeby zgłosić się do konkursu recytatorskiego imienia Tadeusza Różewicza, bo nad festiwalem pracujemy wciąż i cały czas. A poza tym na przykład dzisiaj powiemy też o Dniu Ziemi, bo na Dzień Ziemi szykujemy bardzo ciekawe spotkanie. A na zakończenie muzycznie blues ze Śląska, zespół Highway na zakończenie dzisiejszego programu. A dzień dobry jeszcze raz mówią Wojtek Pachuta, Sebastian Pieszchalski, Jola Dąbrowska i Krzysztof Zygma. Uwaga, panie recytatorki, musimy rozruszać aparat mowy, bo mowa będzie oczywiście... Bardzo dobrze, pani Jolu, bo mowa oczywiście będzie o konkursie recytatorskim imienia Tadeusza Różewicza, a wszystko na ten temat wie Aneta Bus, Miejski Dom Kultury w Radomsku. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przypominam, że wielkimi krokami zbliża się drugi ogólnopolski konkurs recytatorski imienia Tadeusza Różewicza. Konkurs będzie odbywał się 23 i 24 kwietnia. Data nie jest przypadkowa, panie dyrektorze. Oczywiście, że tak. Tutaj chcę podkreślić, że 23 kwietnia będziemy przesłuchiwać recytatorów klas 7-8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Natomiast 24 chcielibyśmy się spotkać z dorosłymi recytatorami i chcę powiedzieć, że do 8 jeszcze macie czas, 8 kwietnia możecie się zgłaszać do nas, do Domu Kultury, składacie u nas dokumenty, a my wtedy dzięki temu, że wy będziemy mogli przeprowadzić ten konkurs. Myślę, że taką zachętą będzie dla was to, że w tym roku mamy bardzo ładne nagrody. Są to nagrody finansowe. To bardzo ładne. Tak, to bardzo ładne. Ładnie wygląda ten banknot. Bardzo ładnie wygląda ten banknot, ale chcę powiedzieć, że pierwsze miejsce to jest nagroda 500 zł, drugie miejsce to jest 300, trzecie miejsce to jest 200 zł i oczywiście planujemy przyznać również wyróżnienia w wysokości 100 zł. Profesjonalne jury będzie obradowało i przyzna te, jak powiedziałaś, piękne, nagrody. Kolorowe nagrody. Nad wszystkim czuwa Anetka Bus, która jest u nas ekspertem od konkursów. Oczywiście dodajmy również, że laureatów
zaprosimy na tegoroczny festiwal 3 razy Różewicz. Dokładnie tak. I ja tylko chcę tutaj powiedzieć, że to są laureaci pierwszych miejsc, co jest istotne. Tak, zresztą mamy zapisane to w naszym regulaminie. I tylko dodajmy, że jeżeli ktoś chce wziąć udział w tym konkursie, to musi brać pod uwagę tylko i wyłącznie utwory, które napisał Tadeusz Różewicz. Dokładnie tak. Poezja i fragment prozy. Dokładnie. To co, ćwiczymy? Ćwiczymy. O, E, I, A, U. E, I, O, U. Aneta Bus była naszym gościem. Dziękuję bardzo. W naszym studiu Karolina Mysłek i sobie porozmawiamy o tym, o czym szumią drzewa w Radomsku. Dzień dobry. O. Szumią drzewa. Tak, szumią. Na wiosnę szczególnie. A ja ostatnio tak szumiam, bo straszne wichury przechodzą na tym Radomsku. Że nawet nie słychać śpiewających ptaków. No szkoda. Dobrze, ale powróćmy do tematu. Dzień Ziemi przed nami. Tak, 22 kwietnia. I będziemy mieli gościa. Będziemy mieli gościa, nareszcie. Wreszcie. Ejku, wreszcie. Bez maseczek. Ktoś do nas przyjdzie bez maseczek. Będziemy go widzieć. Tak. Tak, no. Tak. W końcu będziemy gościli u nas pana Ernesta Rudnickiego. Dendrologa. Dendrologa, ale też autora książki. Autora książki Topole w krajobrazie Polski. Ale ty masz też swój pomysł na to spotkanie, bo to nie będzie tylko tak, że pan Ernest powie wykład, bo taki jest jeden z elementów, tak. Ale też będzie się działo coś wokół całego tego spotkania. Tak, zaczniemy od tego, że pan Ernest wprowadzi nas tutaj do naszego świata lokalnego drzew, opowie o najstarszych zabytkach przyrody, które znajdują się w Radomsku. Potem oprowadzi nas po Parku Świętojańskim i opowie nam o tych najstarszych tutaj okazach w parku. Także zachęcam nie tylko dorosłych, ale młodzież, dzieci. Wydaje mi się, że warto posłuchać. Pewnie dużo ciekawostek pan Ernest ma do przekazania. No niestety, tak jak rozmawialiśmy z nim prywatnie, sporo drzew zostało wyciętych i zostało ich tutaj niewiele w naszym parku, ale powiedział, że postara się przekazać cenne informacje o naszych drzewach i parę anegdot odnośnie naszego sławnego Parku Świętojańskiego. Następnie wrócimy do Domu Kultury i odbędą się warsztaty plastyczne, podczas których wspólnie będziemy mogli tutaj namalować te nasze 11 pomników przyrody, które znajdują się w Radomsku. A mamy naprawdę konkretne okazy, bo 4 lipy, ja sobie tutaj wypisałam. Bardzo dobrze. 4 jest lipy, pani przygotowana. Tak, drobnolistne. Tak. Najstarsza znajduje się na starym cmentarzu i pochodzi ona z 1860 roku. Tak, koniec. To mamy 4 tak, lipy. Tak, 4 lipy. 5 dębów szypułkowych. Mamy klon i jeszcze mamy naszą teletopcię. Teletopcia, słynna teletopcia. Słynna teletopcia, tak. Także tutaj powstanie nam, mam nadzieję, z tego piękna wystawa naszych najcenniejszych okazów drzew. Także to jest taki pomysł edukacyjno-artystyczny na to, żeby spędzić wreszcie dzień ziemi w Miejskim Domu Kultury. Przypomnijmy, data, godzina 22 i miejsce. Kwietnia, piątek, Miejski Dom Kultury w Radomsku, godzina 17, zaczynamy w sali kameralnej, zapraszam, wstęp wolny. Natomiast odnośnie warsztatów bardzo proszę o kontakt telefoniczny do naszego działu tutaj w Miejskim Domu Kultury, ponieważ no, miejsce są ograniczone, ilość miejsc jest ograniczona. Czyli co? Serdecznie zapraszamy. I trzymamy kciuki, żeby była ładna pogoda. Tak, mam nadzieję. Ja sobie zanotowałem 4 lipy, 5 dębów, jeden klon i teletopcia. Znając dyrektora, to teraz przejdzie przez miasto i będzie liczył. Jeden klon, teletopcia. Tak. Zapraszamy, dziękujemy bardzo. Naszym gościem Dziękuję. Była pani Karolina Mysłek. Dziękuję. Miejski Dom Kultury w Radomsku. Program Kultura ma głos. Naszym gościem jest szefowa kina Pasja bez kina. Marta Renik. Witamy. Nie, kino schodzi do podziemia. Nie, do góry, do sali kameralnej. A do góry. No bardzo nam przykro, pani Marto, ale do 31 sierpnia kino Pasja nieczynne. Zaraz będą plenerowe.
pokazy. Ale no i to oczywiście kameralne. I kameralne. Ale duża sala, niestety. Uśmiechnie się, Marta. I co pani na to? Nie jest koniec. Pani, nie jest koniec. Też jest nam bardzo przykro. Daleko. Ale... Bardzo cieszyliśmy się, że mogliśmy po pandemii ruszyć i gościć na naszej sali widzów, przeżywać z nimi emocje związane z filmem. Wspaniały film ostatnio oglądaliśmy. Tak, naprawdę. Sonata tak. Piękna. Inni ludzie. Wstrząsający. Wstrząsający. Piękne filmy przed nami po 31 sierpnia, ale mam nadzieję, że będziemy grać właśnie na sali kameralnej, będziemy grać w kinie plenerowym. Możemy zdradzić daty 15 lipca i 26 sierpnia, ale zapraszamy już w najbliższą niedzielę na niedzielny poranek filmowy. Tradycyjnie o godzinie 10.30 bajki w małej pasji. Tym razem pod hasłem film pokażemy animacje, które wyprodukowaliśmy wspólnie z najmłodszymi uczestnikami naszych zajęć. O godzinie 11 integracyjne rodzinne warsztaty plastyczne, a o godzinie 12 propozycja dla dzieci z Ukrainy. Także będzie się działo w niedzielę. Przypomnijmy, filmowo. Że to wszystko w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, czyli na górze. Na górze, przenosimy się na górę. Tam, gdzie jest obok również sala zabaw. Cały czas czynna i cały czas przychodzą do nas dzieciaki, co nas bardzo cieszy. No szkoda, bo to kino to jest naprawdę serce czasami tak Miejskiego Domu Kultury teraz... i Marta też stawała na głowie, żeby w tym kinie był bardzo zróżnicowany repertuar i dla osób, które lubią kino komercyjne i takie, którzy lubią bardziej ambitne. Także Marta, wielkie dzięki za ten czas. A proszę powiedzieć, co we wrześniu? Jakim filmem rozpoczniemy? Jeżeli dyrektor myśli, że Marta nie zna odpowiedzi na to pytanie, zna. To... A we wrześniu będzie wiedziało. Oczywiście cały czas zapraszamy, teraz całkiem poważnie. Jesteśmy na górze, oczywiście to nie będzie cykliczne, codzienne granie małej pasji, ale będziemy się spotykać w niedzielę. Będziemy od czasu do czasu spotykać się również w trakcie DKF-u na górze, w sali kameralnej. Tak, przenosimy się na górę. Przygotowania trwają. Naszym gościem była Marta Renik, a na zakończenie dzisiejszego programu blues ze Śląska, zespół Highway, Włodzimierz Tyczyński z Radomszańskiego Towarzystwa Fotograficznego imienia Edmunda Osterlofa przygotował klip do tej pieśni. Zdjęcia oczywiście ukazują to, co dzieje się obecnie niestety na Ukrainie. Pokazuje czas wojny, ale również zdjęcia pokazują pomoc, jaką niesiemy narodowi ukraińskiemu, również tu u nas w Radomsku. A zatem na zakończenie dzisiejszego programu przesłanie utworu pieśń Highway. Jak umru, to pochowajte mnie na mogili серед степу широкого на Вкраїні милі, що плани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як буде ревучі. Як понесе з України у синє море кров ворожу, от тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і ворожою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пам'янути незлим, тихим словом.